Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj bohaterką, a raczej antybohaterką programu Za obce pieniądze jest Wanda Wasilewska, zaufana Józefa Stalina, organizująca z jego polecenia w jego imieniu lojalne wobec Związku Sowieckiego marionetkowe władze polskie. Zdaniem wielu osoba, która w zdradzie przekroczyła wszelkie granice i prześcignęła innych, ale też niewątpliwie osoba mająca w życiorysie kilka tajemnic, które mam nadzieję w tym programie wyjaśnimy. Witam serdecznie naszego gościa, profesor Andrzej Chojnowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Panie profesorze, to zacznijmy może od takiego pytania, które najbardziej się chyba nad tym życiorysem narzuca. Jak to się stało, że córka chrzestna Józefa Piłsudskiego, czy może nie wszyscy wiedzą, że to on właśnie sam marszałek do chrztu ją trzymał, córka działacza PPS-u, bardzo gorliwego patrioty, stała się zaufanym Józefa Stalina i symbolem zdrady komunistycznej? No nie da się tego wyjaśnić w jednym zdaniu. Sprostuję, ona nie była jednak córką chrzestną marszałka Piłsudskiego i ojcem chrzestnym był Andrzej Struk, no, też socjalista, znany pisarz. Okazuje natomiast się, że są i legendy. No tak, to jest taka bardzo rozpowszechniona legenda, która też właśnie wyostrza ten problem, o który pan No, ale Leon Wasilewski niewątpliwie nie był zdrajcą Polski, wręcz przeciwnie, był bardzo gorliwym działaczem. Ten Andrzej Struk nie pojawił się przypadkiem na chrzcinach jego córki. Ja myślę, że to jest właśnie ta zagadka, której jednak nie da się do końca rozwiązać, dlatego że prawdopodobnie odpowiedź gdzieś tam tkwi w psychice, w mentalności tej nieszczęsnej Wandy i do tego właśnie historykowi trudno dotrzeć. Natomiast w tym takim planie bardziej wymiernym, takim, który można uchwycić, mi się wydaje, że są dwa aspekty. Jeden to związany z jej życiem takim jak gdyby intymnym, to znaczy rodzinnym. Mówi się czasami bezpodstawnie, że ona się trochę buntowała przeciwko ojcu. Najczęściej rodzice... Taka teoria się trochę narzuca, jeżeli córka wielkiego patrioty staje się zajadłą komunistką. No tak, ale wydaje mi się, że to jest tak, że dzieci się buntują przeciwko rodzicom wtedy, kiedy ci rodzice są tacy opresywni, narzucają ci światopogląd i tak dalej. Mi się wydaje, że w rodzinie Wasilewskich to było trochę odwrotnie. Znaczy oni ją trochę tak zostawili samą w sobie, bo zwłaszcza wtedy, kiedy Leon Wasilewski w czasie I wojny światowej wraz z żoną był bardzo aktywny na niwie publicznej, to ją gdzieś tam oddawali na przechowanie. Ona się trochę tak jak gdyby wychowywała bez takiego ścisłego nadzoru. Charakterystyczne jest, że właśnie mówił pan o chrzcie, ochrzczono, kiedy miała bodajże 13 lat, bo rodzice nie chcieli niczego narzucać zbyt wcześnie, tylko żeby ona partycypowała w tej decyzji. W związku z tym można powiedzieć, że dano jej wolność, a ona wykorzystała po swojemu. Z tym, drugi aspekt, taki już publiczny, to jest ten, że ona właśnie tak jak gdyby te swoje związki z komunizmem zaczęła nie tak szybko, dopiero w latach 30. Właśnie, to nie jest bunt nastolatki. Przeciwnie, nastolatka się ochrzciła. I właściwie jej działalność polityczna zaczyna się, kiedy jest już kobietą dojrzałą, wdową, wcześniej z była dzieckiem. Taką działaczką społeczną, prawda? I właśnie to, co z domu jednak wyniosła, to taką niesłychaną wrażliwość, którą mieli ci socjaliści XIX-wieczni na krzywdę, na prześladowania. Mało kto wie, na przykład, że kiedy Piłsudski wsadził do Brześcia tych posłów w tak zwanym potem procesie brzeskim, to ona jeździła tam i Ciołkaszowi przynosiła tam zupę czy jakieś kanapki, żeby go wesprzeć. Ona miała taki odruch, prawda, pomagania tym, którzy są jakoś tam prześladowani, dyskryminowani. Jej wczesna literatura, bo dodajmy, to nie tylko absolwentka polonistyki, ale także pisarka przez czas długi pisząca, takie teksty, które byśmy dzisiaj nazwali interwencyjnymi, co prawda beletrystyczne, literackie, ale właśnie o biedzie, o głodzie, o różnych niesprawiedliwościach społecznych. Wyostrzająca pewne zjawiska. To też właściwie można by powiedzieć, że to kontynuacja, zresztą powiedział pan, że kontynuacja zainteresowań, nazwijmy, rodzinnych, czy misji rodzinnej. To w którym momencie, bo będziemy oglądać za chwilę film biograficzny, ale ten film, jak państwo zobaczą, będzie wymagał rozbudowanego komentarza, albowiem pochodzi on z czasów PRL-owskich. W którym momencie nagle się pojawia ta Wanda Wasilewska, która przeszła do legendy, czyli baba potwór chodząca w mundurze pułkownika z czarnymi... sowieckiego pułkownika z czarnymi od papierosów zębami, politruk drygujący starymi NKWD-stami, którzy się nawet jej boją aż w którymś momencie. Myślę, że gdzieś tak w połowie lat 30. I tu są takie trzy wytłumaczenia. Jeden plan to taki bardzo ogólny, polegający na tym, że to się wszystko dzieje po takim wielkim kryzysie gospodarczym, który ogarnął cały świat Zachodu i wtedy następuje takie zwątpienie w kapitalizm i wolny rynek.
u wielu intelektualistów. I to nie tylko takich, którzy poszli na lewo, bo tacy publicyści prawicowi, Stanisław Piasecki, który wydawał takie pismo prosto z mostu, on tam bardzo tak jak gdyby gwałtownie się atakuje kapitalizm jako taki system, który składał się bezduszny. Endecja taki... w tym momencie jest też arcysocjalistyczna. Tak, no, to tak, w pewnym sensie gospodarka tak. narodowa Dobosińskiego mogłaby być podręcznikiem perelowskim, gdyby usunąć z niej naród, a wsadzić klasę robotniczą. Poza tym etatyzm, prawda, wiara w państwo. Drugi aspekt, no to jednak taka ideologiczna wojna w Europie między faszyzmem a komunizmem. Te systemy się wtedy zwalczały w sensie politycznym. No i trzeba powiedzieć tak w skrócie, że sympatie intelektualistów wielu krajów, no raczej były sympatiami skierowanymi w stronę obrony komunizmu. I pojawiła się taka dychotomia, jeżeli nie chcesz być za faszyzmem, to musisz być za komunizmem, tylko on ludzko się ratuje. Trzeci aspekt, no tutaj już taki bardziej konkretny, to znaczy w wypadku samej Wandy Wasilewskiej, ona nie była jedyna, prawda? Pamiętajmy, że właśnie w latach 30. pojawili się tacy ludzie jak Jerzy Putrament, Leon Kruczkowski, którzy później rządzili kulturą polską w okresie PRL-u, ale to są te korzenie jeszcze przedwojenne, o których się zapomina. Romans ze stalinizmem się właśnie... Romans ze stalinizmem, który miał takie jednak bardzo konkretne podłoże, to znaczy ja nie lekceważę tego wątku mentalnego, mam nadzieję, że do niego wrócimy, ale że to jednak polegało na tym, że w połowie lat 30, od 35 roku Komintern był w takiej ofensywie ideologicznej, tworzył różne takie jakby placówki, żeby rozszerzać jakąś taką propagandę prosowiecką, prokomunistyczną, no i za tym szły olbrzymie pieniądze. W Polsce wydawano różne pisemka, gazetki, tygodniki i tak dalej. Nie było to złym pomysłem na życie, krótko mówiąc. No i Wanda Wasilewska wtedy nawiązała bliskie kontakty z ambasadą sowiecką. Pretekst był taki, że jej powieści, które się podobały Stalinowi, wydawano w przekładzie. W gigantycznych nakładach, jak to Związek Sowiecki, jak wiadomo, nie respektował żadnych praw autorskich, nie płacił honorariów, ale w jej wypadku zaczął płacić. No i były to olbrzymie pieniądze. I wtedy prawdopodobnie ona nawiązała też, moim zdaniem, jakieś związki ze służbami specjalnymi sowieckimi, o których niewiele wiemy, ale mam nadzieję, że to będzie jakoś tam odkrywane w dalszym ciągu. Te ruble z naszej czołówki nie przypadkiem się tam pojawiały. Obejrzyjmy ten film razem, o którym wspominałem. Sam tytuł jest dobry, Słowem i czynem. Film biograficzny o Wandzie Wasilewskiej. Jakże pamiętny dzień w dziejach naszego narodu i wojska. Przysięga żołnierzy pierwszej dywizji utworzonej z inicjatywy Związku Patriotów Polskich w kraju Rad. Organizacji kierowanej przez polskich komunistów. Przewodniczyła jej Wanda Wasilewska. Szeregi wzruszonych żołnierzy, dowódców, zaproszonych gości. Symbole Polski, tej, która umęczona okupacją była jeszcze daleko. Biało-czerwona flaga, sztandar, orły. Wanda Wasilewska urodziła się w Krakowie 21 stycznia 1905 roku. Po latach tak wspomina swoje dzieciństwo. Ja urodziłam się w rodzinie pepesowskiej, w rodzinie niepodległościowców. Rodzina pepesowska... Kult Piłsudskiego, jeszcze z najwcześniejszego dzieciństwa, połączyły się dla mnie pewne sprawy. To znaczy, wiadomo było, że czerwony sztandar jest sztandarem robotnika. Ojciec, który chodził na robotnicze zebrania, który pracował w prasie socjalistycznej. Matka, która brała żywy udział w ruchu robotniczym. I to... Dziecko, które się przyzwyczaiło do tego, że kiedy ma kilka lat, to wielkie święto to jest 1 maja, gdzie się z mamą za rękę idzie w pochodzie pierwszomajowym. Więc w zasadzie ruch robotniczy i sprawa robotnicza to było to, od czego ja zaczynałam życie jeszcze w dzieciństwie. W 1927 roku ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisząc pracę tak dojrzałą, że przyznano jej stopień doktora. Podejmuje następnie pracę w szkolnictwie, działając jednocześnie w organizacjach politycznych i społecznych na terenie Krakowa. Należy do Polskiej Partii Socjalistycznej, współpracuje z Międzynarodową Organizacją Pomocy Rewolucjonistom, aktywnie działa w związkach zawodowych, pomagając w organizacji akcji strajkowych. Tutaj, w domu przy ulicy Lenartowicza, Wanda Wasilewska zatrzymywała się najczęściej podczas swych warszawskich pobytów. Odwiedzamy znaną pisarkę Janinę Broniewską, najbliższą towarzyszkę życia i walki Wandy Wasilewskiej. Ja Wandę poznałam w osobliwych warunkach.
Dlatego, że ja siedziałam na podłodze, a ona stała nade mną. Działo się to w redakcji Płomyczków na Powiślu, w tych budynkach, gdzie był Wydział Wydawniczy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na podłodze w redakcji oczywista był stos papierów wygrzebanych z szaf, a nade mną stała nieznajoma mi jeszcze, wysoka, taka dosyć jakaś, powiedziałabym, poważna pani. I zaczęła się nasza rozmowa. Ja przyszłam tutaj do redakcji w sprawie pracy. Ja jestem Wasilewska. To mnie troszkę na tej podłodze wyprostowało. Mówi, Wanda Wasilewska? To przecież myśmy już ją znali z literatury. Tak, ta sama. Poszła do naczelnego redaktora całego tego wydawnictwa, a myśmy zaczęli szeptać z kolegami, z Edkiem Szymańskim, z Józefem Czechowiczem, który tam pracował. No co? Ja mi nic nie mogę o niej powiedzieć. Dosyć mrukliwa. Dosyć taka powściągliwa. Dopiero za parę dni nastąpiła konfrontacja. Dlatego, że okazało się, że ona przy swoim charakterze osoby szalenie nieśmiałej, tak jak ludzie nieśmiali, ukrywającej tę nieśmiałość w jakąś taką oschłość. Pracowałyśmy tam 2 lata. No ona drażniła pewno jakieś reakcyjne, powiedzmy, kręgi i ten Płomyczek też zbyt postępowy na tamtejsze smaki i gusty. No i dociągnęłyśmy do momentu dosyć dramatycznego, kiedy miał się właściwie zmienić cały zarząd tego związku nauczycieli. Przysłano nam takiego kuratora narzuconego. Jednym słowem, zarząd komisaryczny miał być. Jadąc normalnie z naszego Żoliborza na Powiśle do pracy, martwiłyśmy się, co będzie, jeżeli przyjdzie ten bardzo reakcyjny komisarz. I wtedy doszliśmy do wniosku, że cóż prostszego, zrobimy strajk pracowników. Przyszła Wanda, a tam popłoch, panika. Kurator, zarząd wszystko jemu zdaje. No to zecerni kogokolwiek. Przyszedł na górę metrampasz i nasz ukochany zecer, Joczys, który nie żyje, którego losy związały nas jeszcze potem na wiele, wiele lat dalszych. No i my chcemy strajku. Jak wy chcecie, to my murem staniemy. Zrobili zebranie w ogromnej takiej sali i teraz znowu zaczynają się czary. Nieznana osobiście tym wszystkim pracownikom Wanda wyszła, przemówiła. Myśmy nie mieli ni magnetofonu, nikt nawet nie scenografował. Nie jestem w stanie powtórzyć treści tego przemówienia. Przemówienie było takie, że było jedno jedyne i wszyscy podnieśli ręce jednomyślnie, dosłownie za strajkiem. Ulica Spasowskiego, dawniej Smulikowskiego w Warszawie. Te domy pamiętają słynną akcję strajkową w 1937 roku. Po latach tak o tym strajku powie Wanda Wasilewska. Wobec naszego oświadczenia musiała zareagować i Komisja Centralna, i wreszcie policja, której bójki na Smulikowskiego sprawiłyby nowy kłopot. Miasto znów zahuczało. O ile wiemy, zjawiła się jakaś komisja i musiał przerwał machinację w drukarni. Nasi pracownicy zresztą byli całkowicie zdecydowani rzeczywiście szturmem brać ją, żeby bronić maszyn. Nie doszło do tej ostateczności, która dla nas mogła się skończyć raczej tragicznie. Drukarni nie zdemontowano, ale położenie zaostrzało się. Oświadczenie Świętosławskiego nie zostało przyjęte jako podstawa do jakichś rozmów czy pertraktacji. Fala strajków i uchwał nauczycielskich szła po całym kraju. Organizatorów strajku zwolniono z pracy. Nie było jednak w tym czasie akcji lewicy społecznej, w której nie brałaby udziału autorka Oblicza Dnia. O jednej z nich mówi Wanda Jan Karaśkiewicz. Wandę Wasilewską poznałem w 1936 roku. To było w kwietniu. Po naszym strajku tramwajarzy, który myśmy zrobili dnia 3 lutego,
Cała Polska stanęła do akcji strajkowej. To było 9 kwietnia do mieszkania do Wandy Wasilewskiej. Mieszkała na 5 kolonii na Żoliborzu przy ulicy Krasińskiego. Zastałem tam u niej Juliana Hochfelda i przedstawiłem sprawę, jak ona wygląda. Wanda Wasilewska, niewiele się namyślając, postępowanie jej było bardzo energiczne, zasadziła mnie do taksówki i przyjechaliśmy do Związku Literatów Polskich na Foksal. W Związku Literatów Polskich był Wolica, przypominam sobie wtedy, Broniewski Władysław był. Sporządzili natychmiast taki protest pisemny. Wanda Wasilewska jeszcze dała pieniądze Wolicy. Wolica miała wskoczyć literatów w Warszawie zamieszkujących celem podpisania tego protestu. A sama telefonicznie się porozumiała z Andrzejem Strugiem i żeśmy tą taksówką pojechali do Andrzeja Struga, który mieszkał w Alei Niepodległości. Andrzej Strug przyjął nas bardzo sympatycznie. W tej chwili zadzwonił do Niedziałkowskiego, a Niedziałkowski był redaktorem naczelnym Robotnika organu PPS. Niedziałkowski przyrzekł nam, że ukaże szybko tą deklarację literatów polskich, żebyśmy mu tylko jak najszybciej dali tekst. I tego wieczora jeszcze Niedziałkowski otrzymał ten tekst. Na drugi dzień, 10 kwietnia, ukazał się w Robotniku na pierwszej stronie z komentarzem od redakcji Robotnika krótkim, podpisany tekst protestujący przeciwko wyrzuceniu tramwajarzy z pracy. Podpisało ich kilkudziesięciu literatów i dziennikarzy. Takich akcji protestacyjnych Wasilewska organizowała wiele. Była przecież członkiem władz centralnych PPS, mówi Włodzimierz Sokorski. Była wówczas już wielką działaczką i wielką pisarką. Był to, ja bym powiedział, jeden z najlepszych jej okresów przed wojną. Okres, w którym ona była i twórcą Kongresu w obronie kultury i pokoju we Lwowie. No, kierowała razem zresztą właśnie z Janką Broniecką, kierowała strajkiem nauczycielskim. Jako pisarka była w tym czasie niesłychanie głośna i popularna. Jej książki Ojczyzna zwłaszcza robiła wtedy wielkie wrażenie wśród młodego zwłaszcza pokolenia, do którego ja wtedy miałem zaszczyt należeć. No, także rzeczywiście spotkanie z nią było dla mnie jakimś i dużym przeżyciem i właściwie od tamtego czasu datuje się nasze kontakty i polityczne, i społeczne, i osobiste. Po wybuchu wojny, jak wielu uchodźców, Wanda Wasilewska znalazła się w Związku Radzieckim. Rzuca się w wir pracy politycznej i społecznej. Zostaje wybrana do Rady Najwyższej. Po napaści Niemców na Związek Radziecki jest korespondentem wojennym. Za nami pozostał okupowany już kraj nasz. A myśmy z Wandą spotykały się rzadko, bowiem ja byłam, można powiedzieć, z całą grupą przyjaciół na tyłach. Kujbyszew to były tyły na Pogorzu, a Wanda dolatywała dosłownie do nas spod Stalingradu, jako ten znany, coraz bardziej znany korespondent wojenny w całej prasie radzieckiej. Tworzyła się wtedy redakcja Widnokręgu, właśnie odnowiła się po Lwowie. Przywoziła ona nam zawsze jakieś niesłychanie ciekawe obserwacje z tego dosyć niebezpiecznego pola obserwacyjnego. I była naszym nominalnym, właściwie trochę i faktycznym, bo materiału było jej mnóstwo w tych Widnokręgach. Widnokręgi miały dziwną rolę, dlatego że to była jednocześnie kartoteka przyszłej kościuszkowskiej dywizji. Myśmy mieli ogromne, ogromne stosy listów. Rola Wandy w skupianiu nas, jej ogromny w Związku Radzieckim kredyt artystyczny, moralny, polityczny, może i nawet jakiś taki osobisty, to był właściwie decydujący. Po odejściu armii Andersa ukazała się Wolna Polska. To było marzec, początek marca 1943 roku. W tej chwili napisałem na adres z prośbą o danie mi instruktażu. No i powiedziałem, jaka ilość nas jest uchodźstwa w Nowosybirsku.
I najważniejszym jeszcze momentem wtedy było nie tylko wydawnictwo Nowej Polski, ale przemówienie Wandy Wasilewskiej, która nawoływała wszystkich Polaków znajdujących się na wielkich obszarach Związku Radzieckiego, żeby swym patriotyzmem, oddaniem pracy, zachowaniem się odpowiednim wzbudzali ufność i szacunek obywateli radzieckich i tym samym myśleli o tym, że są czynniki, które myślą o Polsce, które walczą o nową Polskę i dlatego my, żebyśmy się skupiali wokół Związku Patriotów Polskich. W Moskwie na ulicy spotkałem Wandę Wasilewską w mundurze pułkownika Armii Radzieckiej i Wiktora Grosza, który był w mundurze majora Armii Radzieckiej, który taszczył pod pachą maszynę do pisania. No oczywiście z łezką w oku było przywitanie. Zaciągnęli mnie do gościnnego pokoju Janiny Broniewskiej. Tam zastałem już Włodzimierza Sokorskiego. I Wanda Wasilewska mi oświadczyła, że Janek, tworzymy dywizję. Trzeba sobie powiedzieć jedno, że gdyby nie Wanda Wasilewska, dywizji byśmy nie mieli. Był to problem bardzo wcale niełatwy w tym czasie, ponieważ jednak wyjazd armii Andersa, tworzenie pewnej nieufności w stosunku do określonych, powiedzmy, środowisk polskich, wymagał człowieka, który miałby nie tylko autorytet pisarza, rewolucjonisty, ale miałby zaufanie władz radzieckich. I Wanda Wasilewska była pod tym względem właściwie no, niezastąpiona. Poza tym ona cała płonęła z tą ideą. I jej wysiłek był olbrzymi i sama sprawa nad przekonania kierownictwa radzieckiego, Stalina osobiście, to ogromnym stopniu jej zasługa. Co można powiedzieć o osobowości Wandy w tych bezpośrednich kontaktach? Była osobą niesłychanie czystą i w swoim myśleniu ideologicznym. Ona jak w coś wierzyła, to wierzyła do końca. Wanda nie umiała dzielić, być może nawet nie miała, powiedzmy, tego dystansu, który jest w naturze mojej, prawda. Ona wierzyła do końca każdej sprawie i poświęcała się jej z całą swoją ogromną ofiarnością. Ale wbrew temu, co niektórzy nawet mówią czy myślą, prawda, bo ona była trochę taka sztywna w obejściu, w gruncie rzeczy to była osoba niesłychanie skromna, niesłychanie nieśmiała nawet. Tylko nawet tą chyba nieśmiałość pokrywała taką pewną sztywnością, dopóki kogoś nie poznała. Rzecz prosta. Była osobą, która głęboko przeżywała nie tylko sprawę Polski, była głęboką patriotką, ale przeżywała ludzi Polski. I na tym się chyba tłumaczy, że Wanda poświęciła tyle czasu, tyle wysiłku, żeby Polakom spieszyć z pomocą rozproszonym po całym kraju. Przecież olbrzymia funkcja, my też o tym nie zawsze mówimy, czy mało mówimy, Związku Patriotów Polskich polegała na tym, że powstało całe szkolnictwo polskie, że była ogromna pomoc społeczna i że Wanda niemal, że właściwie jak otrzymała jakieś listy, to ona każdą sprawę dopilnowała do końca, żeby przyjść z pomocą czy dzieciom, czy rodzinie jakiejś, czy prawda, no, młodym nieraz chłopcom, którzy chcieli w jakimś sensie wyżyć się, dostać się nawet do pracy, no a później do wojska. Znaczy, była po prostu człowiekiem, która się spalała w tej wielkiej służbie społecznej i narodowej. Tymczasem w okupowanym kraju narasta ruch oporu przeciwko okupantowi. Powstała w 1942 roku Polska Partia Robotnicza za swe najważniejsze zadanie uznała walkę z najeźdźcą. Sabotaż, dywersja i partyzantka – oto broń, którą już dziś musimy uderzyć całą siłą na wroga. Takie jest stanowisko partii. Rząd radziecki postanawia wyjść naprzeciw staraniom Związku Patriotów Polskich. 8 maja 1943 roku ukazuje się historyczny komunikat. Na miejsce formowania polskiej dywizji wyznaczono ćwiczebny obóz wojskowy w Sielcach nad Oką w pobliżu Riazania. Tutaj ze wszystkich krańców Związku Radzieckiego zaczęli napływać Polacy. W sieleckim obozie czekała na nich Polska. Z ochotników tworzono kompanie, bataliony, pułki. Nadchodziły transporty z zaopatrzeniem. Już od 1 czerwca można było rozpocząć intensywne szkolenie.
Od świtu do nocy słychać było w obozie głosy komend i szczęk broni. Nieocenioną pomoc okazywali radzieccy instruktorzy. 9 i 10 czerwca odbył się konstytucyjny zjazd Związku Patriotów Polskich. Tak relacjonowała w 1943 roku przebieg zjazdu radziecka kronika filmowa. W swym wystąpieniu na zjeździe Wanda Wasilewska powiedziała: mamy swój cel wielki, ale nie jest łatwy do osiągnięcia. Powstał ośrodek Polskiej Siły Zbrojnej w Związku Radzieckim. Pierwsza nasza myśl zwraca się do żołnierzy naszej dywizji. Musi to być dywizja wzorowa. Żołnierze naszej armii muszą być naszą chlubą. I dalej. Jesteśmy jednym obozem ludzi, którzy walczą o wolną, demokratyczną Polskę. Łączy nas braterstwo jednego wielkiego, wspólnego celu. Łączy nas wspólna dola i wspólna tęsknota. Przed nami walka. Przed nami żelazna, uczciwa, twarda praca. Wierzę, że jej podołamy. Wystąpienie przyjęto rzęsistymi oklaskami. Wandę Wasilewską wybrano przewodniczącą Związku Patriotów Polskich. Uchwalono deklarację ideową. Prasa polska przedrukowała przemówienia. Wizyty Wandy Wasilewskiej w obozie sieleckim były zawsze wielkim świętem. Z zaimprowizowanych mównic masek samochodów wygłaszała przemówienia na wiecach żołnierskich. Każdemu służyła radą, pomocą. Była im po prostu potrzebna. Szkolili się w obozie nie tylko mężczyźni. Operator radzieckiej kroniki filmowej zarejestrował na taśmie filmowej ćwiczenia dziewcząt z batalionu kobiecego imienia Emilii Plater. Ochoty do zajęć nie brakowało. Każdy chciał być jak najszybciej i jak najlepiej przygotowany do walki. Kierownictwo Związku Patriotów Polskich na czele z przewodniczącą oraz dowództwo dywizji coraz częściej inspekcjonowało obóz sielecki. Podczas każdej wizyty widać było słuszną dumę, że z tej pstrokatej gromady, która napływała jeszcze w maju, powstało takie wojsko. Niesłabnący napływ Polaków do Sielc umożliwił tworzenie dalszych jednostek. Wanda Wasilewska docierała do wszystkich. Przed trybuną, na której byli Wanda Wasilewska i pułkownik Zygmunt Berling, przeciągały poszczególne pododdziały dywizji. Piechurzy. Fizylierzy, dziewczęta z batalionu kobiecego. Potem zwiad konny, artylerzyści i wreszcie czołgi. Dzięki wspólnemu wysiłkowi oficerów, podoficerów i szeregowców po osiągnięciu gotowości bojowej w ciągu zaledwie 3 miesięcy, w 4. rocznicę najazdu hitlerowskiego na Polskę kościuszkowcy wyruszyli na front. W przeddzień wymarszu Wanda Wasilewska tymi słowy żegnała żołnierzy. Kochani, najdrożsi, idziemy na front. Za kilka dni będziemy już tam, gdzie być chcieliśmy i zaczniemy iść tam, dokąd prowadzą nas wszystkie marzenia. Pójdziemy do Polski. Droga nasza prowadzi prosto do kraju. Każdy metr, każdy kilometr odrobiony przez was z bronią w ręku zbliża nas do ojczyzny. Już tu, w obozie, szliśmy ku niej. Już ten mundur polski przybliżał nas do kraju. Ale naprawdę zaczniemy iść do Polski z chwilą, kiedy znajdziemy się na froncie. Na was, żołnierze, czeka kraj umęczony. Czekają partyzanci walczący z najeźdźcą. Czeka Warszawa. Wierzę głęboko, że nasza pierwsza dywizja będzie tą, której sława rozlegnie się po całym świecie, która będzie postrachem dla Niemców. Wierzę, że dywizja nasza pierwsza wejdzie na wolną ziemię polską. Przyjmijcie ode mnie wyrazy miłości Polski do polskiego żołnierza, który idzie, aby zwyciężyć. A oni szli. Szli, by pod nikomu nieznaną białoruską wioską Lenino stoczyć swój pierwszy bój, zwycięski. 12 października o godzinie 6 rano odezwała się polska i radziecka artyleria. Do rozpoznania walką ruszył pierwszy batalion pierwszego pułku pod dowództwem majora Bronisława Lachowicza. Podobnie w nieprzyjaciela żołnierze musieli się okopać i czekać na natarcie reszty sił. O 9.20 rozpoczęło się właściwe przygotowanie artyleryjskie ataku. Tysiące pocisków obezwładniało i niszczyło obronę przeciwnika. Pierwszy pułk dotarł do Trygubowa, drugi do wsi Połzuchy. Niemcy zaciekle kontratakowali.
Następnego dnia kontynuowano natarcie zakończone utrzymaniem zdobytego już terenu. Wieści o bitwie, symbolu polsko-radzieckiego braterstwa broni, poszły w świat. Rozpoczęła się najkrótsza droga do Polski. Rok 1944 był już rokiem istnienia Armii Polskiej w Związku Radzieckim. W Sumach formowano nowe jednostki armijne. I do nich docierała Wanda Wasilewska, pragnąc być jak najbliżej żołnierzy, zagrzewać ich do walki o coraz bliższe wyzwolenie ojczyzny. Żołnierzy 4. Dywizji imienia Jana Kilińskiego odwiedziła wraz z Oskarem Lange, zaproszonym przez Związek Patriotów Polskich. I wreszcie wybiła godzina wyzwolenia. Żołnierze wkroczyli na rodzinną polską ziemię. Na wyzwolonym skrawku Polski powstała nowa władza, ludowa. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zapowiedział podstawowe reformy społeczno-polityczne. Wanda Wasilewska została jego wiceprzewodniczącą. Jej szlak walki o nową Polskę, ludową, sprawiedliwą, nie zakończył się także po wojnie. Dawała temu nieraz wyraz w swych książkach, pisanych zresztą wyłącznie po polsku. Pozostała w Związku Radzieckim, kraj rodzinny odwiedzając bardzo często. Oto jedno ze spotkań utrwalone przez operatora Polskiej Kroniki Filmowej. W zakładach graficznych Ministerstwa Obrony Narodowej panuje nastrój uroczysty. Spod prasy wychodzą pierwsze egzemplarze powieści Wandy Wasilewskiej Rzeki płoną. Do drukarni przybywa Wanda Wasilewska. Pierwszy egzemplarz książki wręcza autorce nakładaczka Maria Bodyk. Prosimy przyjąć ten dar, towarzyszko Wando. Jestem do głębi wzruszona, powiedziała Wanda Wasilewska. Ta książka jest częścią mego życia i mego serca. Gorąco, serdecznie przywitała polska klasa robotnicza wielką wojowniczkę o wyzwolenie Polski. Swą twórczością na wskroś przesiąkniętą troską o człowieka, a także działalnością polityczną i społeczną walczyła o najważniejszy cel ludzkości, o pokój. Na Polskim Kongresie Pokoju w 50 roku mówiła: my nie chcemy ani atomowej bomby, ani żadnej innej bomby. My nie chcemy jej rzucać na nikogo. My nie pragniemy zdobyczy w cudzych, dalekich ziemiach. Umierały dzieci w Leningradzie, ginął polski żołnierz pod Leniną i na Fale Pomorskim. Za wolność i za pokój. Wszystko, co uczciwe, wszystko, co prawe, walczy dzisiaj o pokój dla świata. Jakże bogata jest jej spuścizna literacka. Są tu powieści rewolucyjne, przedstawiające nędzę proletariatu i biedoty wiejskiej przed wojną, ilustrujące konflikty narodowościowe, wojenne losy Polaków w Związku Radzieckim, czy też martyrologię wsi ukraińskiej podczas wojny. Wiele utworów napisała dla tych, którzy byli jej największą miłością i którym pragnęła zapewnić szczęście, dla dzieci i młodzieży. Jej nagła śmierć w 1964 roku przerwała pasmo życia pełnego żaru, troski, oddania i bezkompromisowości w walce o człowieka i jego prawa do wolności, pracy i pokoju. Pogrzeb Wandy Wasilewskiej stał się manifestacją uznania dla jej twórczości i hołdem dla osobowości pisarki i działacza. Pamięć o Wandzie Wasilewskiej pozostała żywa. W 70. rocznicę urodzin prasa polska i radziecka przypomniały jej życie i twórczość. Jest wiele szkół noszących jej imię. Stanowią pomnik, jakiego by najbardziej pragnęła. W tej, znajdującej się w Warszawie przy ulicy Smolnej, jest Izba Pamięci poświęcona patronce szkoły.
Młodzież zapoznaje się w niej z dokumentami, książkami, artykułami, fotografiami, poznając lepiej życie i czyny Wandy Wasilewskiej, działaczki i pisarki, która jako jedno ze swych zadań postanowiła walczyć o ich lepsze jutro. Walczyć słowem i czynem. Panie profesorze, jak zwykle w takich filmach najciekawsze było to, czego nie było, bo to, że kochała dzieci Wanda Wasilewska, to się oczywiście możemy domyślić i w ogóle była wspaniałą bojowniczką o szczęście ludzkości, ale mnie najbardziej spodobał się taki ten fragment po kampanii wrześniowej. Po 1939 roku, jedno zdanie, rzuciła się w wir pracy organizacyjnej, a po najeździe Niemiec na Związek Radziecki coś tam. Więc sam fakt tego, że to jest tylko pół zdania, pokazuje, że chyba tu było najciekawiej. To znaczy, jeśli przed filmem mówiliśmy, mówił pan, panie profesorze, że ta Wanda Wasilewska znana nam objawia się w połowie lat 30. Tu są kontakty z sowiecką ambasadą, tu są pieniądze, które stamtąd przychodzą. To jest ta jej działalność. Przy okazji dowiadujemy się z filmu, jak zinfiltrowany był Związek Nauczycielstwa Polskiego przedwojenny, coraz bardziej znana. Natomiast objawia się współczesnym Wanda Wasilewska w tym wcieleniu stalinówki, komunistki bardzo zagorzałej właśnie we Lwowie w 1939 roku. A dlaczego ten Lwów się tam znalazł w granicach Związku Sowieckiego, ten film nie pokazuje, prawda? Oczywiście. Skąd się wzięli ci Polacy rozrzuceni po Związku Sowieckim, no też tego nie pokazuje. Także no, jakbyśmy się chcieli pastwić nad tym filmem, no to parę godzin by nam to zajęło. Tak, ale chciałbym, żebyśmy, bo tutaj jest taki szczególny moment we Lwowie, także w życiu osobistym Wandy Wasilewskiej. Ja myślę o Marianie Bogatko. Myślę, to jest wedle relacji Aleksandra Wata człowiek, w którym ona była niezwykle zakochana. I Marian Bogatko, jej drugi mąż, zostaje zamordowany, tak jak bardzo wielu innych Polaków w tym czasie, mimo że jest zajadłym komunistą, podobnie jak ona. I teraz w najmniejszym stopniu nie wpływa to na rewizję poglądów Wandy Wasilewskiej. Jak tę niezwykłą historię rozumieć? Wie pan, myślę, że tutaj kluczem jest takie określenie, które pada przy okazji Wandy Wasilewskiej. Wtedy, kiedy ona przyjechała do Polski w latach 60. i złożyła taką relację historykom z Zakładu Historii Partii. I jeden z tych historyków, którzy z nią rozmawiali, o gościu, bo był chyba tam szefem tej instytucji, Felix Tych, który sam był, no, nie obrazi się chyba, jak to powiem, że był komunistycznym historykiem kształtowanym w takiej komunistycznej tradycji, ale on no, określił po tych kontaktach swoich z Wandą Wasilewską ją takim mianem, że to jest człowiek całkowicie sowietyzowany. I można by powiedzieć, że no, nie wszyscy ci przedstawiciele tej formacji komunistycznej w Polsce, oni przyjęli aż tak bardzo taki sowiecki ogląd świata. Ona chyba tak. I to zabójstwo tego jej męża Mariana, no, na jej oczach właściwie można powiedzieć, bo to się stało w domu, w którym wspólnie mieszkali. On strzelał, otworzył drzwi, tam go zastrzelono. No było właśnie tak, trochę takim jak gdyby testem ze strony tych, którzy doprowadzili do tego zabójstwa, czy ona rzeczywiście jest naszym człowiekiem do końca. Okazało się, że tak. To znaczy, że był winny, prawda, i że trzeba przejść nad tym do porządku dziennego. I też jednocześnie ten system jednocześnie tak jakby dawał takie sygnały, że uważaj, prawda, jesteś naszym człowiekiem, ale uważaj, bo też ciebie też może coś takiego, taki los spotkać. I ten test ona, można powiedzieć, zdała wspaniale i została już do końca życia no właśnie takim tym sowieckim człowiekiem. I stąd to wielkie zaufanie, którym obdarzył ją towarzysz Stalin, bo tu jest też ciekawa rzecz, że Stalin miał takie dziwne, no, może przy okazji spytam, jak każdy dyktator. No taki tercet córek, który tam miał, czyli Zofia Dzierżyńska, córka Feliksa, tam była córka Feliksa Kona jeszcze w tym gronie, no Wanda Wasilewska, czy tak. Właściwie nie wiem, troszkę to tak jakby kaprys dyktatora właśnie, który sobie takie baby poustawiał i z kolei może bawiło go, jak widział, kiedy ci jego podwładni boją się po prostu tych osób, wiedząc, że stoi za nimi wola. No on tak lubił czasami właśnie wygrywać tego typu wątki i tak inscenizował pewne scenki, które miały spowodować, że ludzie trzęśli ze strachu. No i właśnie te kobiety
też odgrywały tu jakąś taką rolę w tym spektaklu. No niektórzy tam jakoś nawet sugerują pewne intymne związki między Stalinem, ale Leon Wasilewski. Nie wątek wydaje się... mu się to jakoś tam prawdopodobne, bo zresztą w wypadku takiego dyktatora jak Stalin to nie miało jakby przełożenia na jego poglądy i działania czysto polityczne. Bo jakoś miał prawdopodobnie do niej słabość. Ona zresztą to tutaj trzeba jej przyznać, że ona była jak nas takie sowieckie standardy osobą dość odważną, bo czasami jakby potrafiła Stalinowi zadać jakieś trudne tak zwane pytanie, czego inni się nie odważali robić. Natomiast niewątpliwie miała jakąś taką pewną pozycję, której trudno wytłumaczyć w sposób taki racjonalny, to jednak taki kaprys dyktatora. To jak pan powiedział nad tym filmem, to byśmy się mogli pastwić godzinę, ale druga rzecz, tutaj koniecznie trzeba wspomnieć i rozwinąć ten wątek, to jest to, co się dzieje wokół pierwszej dywizji tak zwanej. To jest wątek konfliktu, no tutaj oczywiście całkowicie przemilczanego, ale nawet w PRL-u wiadomego konfliktu bardzo ostrego między Wasilewską a Berlingiem. Zanim o tym porozmawiamy, to może jeszcze obejrzyjmy taki felieton, który zmontowaliśmy z materiałów wywiadów zachowanych w archiwach TVP. U pana Wasilewskiego to była jakoś zazdrość w stosunku do popularności Berlinga, który był niezwykle popularnym człowiekiem, był właściwie symbolem polskości, jeżeli tak się można, prawda, wyrazić. Podobnie jak i ksiądz Kupcz w jakimś sensie. Natomiast Wanda, która później przestała przyjeżdżać, ale początku przyjeżdżała w mundurze pułkownika radzieckiego, nie mogła mieć tego poparcia w armii. Potem do niej mieli różne pretensje jeszcze z Lwowa i tak dalej, i tak dalej. Więc także i tu była już sprawa osobista. To znaczy, Berling po prostu nie lubił Wandy, już uważał, że ona się wtrąca niepotrzebne rzeczy. Natomiast Wanda nie lubiła Berlinga, gdyż uważała, że on ma ambicje, żeby ją odsunąć, a on, żeby stanął na czele. Także tutaj były też sprawy osobiste, do których ja już nie należałam. Wandę ja zawsze trochę bronię, gdyż rzeczywiście w pierwszym okresie ona nas popierała, a po drugie ona nam jest była potrzebna jako pewien łącznik również z okresem i przedwojennym, z okresem zatworzenia dywizji. Na końcu nie mogliśmy zostać jako tylko my z Berlingiem, jako twórcy tej armii, prawda? To znaczy Wanda była po prostu politycznie nam potrzebna, mimo że ona później przeszła właściwie nie na ich stronę, ale zawahała się, bojąc się jakoby naszego polskiego nacjonalizmu i bojąc się Berlinga, w to uwierzyła, bo jej to było wygodnie, że Berling ma ambicję zostać dyktatorem, prawda? Wasilewska lawirowała. Ona była bardzo zmienna. Wie pan, swego czasu Kondratik się wyraził, że Wanda Lwowna zrobi to, co jej każą. I wyglądało na to, że ona robi to, gdzie uważa, że tam dobrze być. Złożyli wizytę w dywizji ona i Kornejczuk, jej mąż. I Kornejczuk w rozmowie z moim mężem powiedział, że dla Związku Radzieckiego, jeżeli chodzi o dobre stosunki z Polską, to 100 czy 200 kilometrów ziemi w tę czy w tamtą nie gra roli. Że przecież to jest olbrzymi obszar i te rzeczy możemy między sobą ułożyć. Mąż to powtórzył Sokorskiemu, ówczesnemu zastępcy politycznemu. Sokorski to opublikował w prasie. No i pękła bomba. Muszę zacytować wspomnienia męża. Wasilewska wezwana do Stalina na początku wiosny 1943 roku po rozmowie z nim porzuca swoje dotychczasowe integracyjne stanowisko i rozpoczyna wraz z grupą turkestańską działalność niepodległościową. W związku z tym zapada postanowienie biura politycznego sprzeczne z dotychczasową działalnością Wasilewskiej, a zezwalające na utworzenie w Związku Radzieckim wielkiej jednostki suwerennego Wojska Polskiego. Wygląda na to, że nawet w gronie podobnych sobie renegatów, komunistów w Związku Sowieckim nie była popularną osobą Wanda Wasilewska. No to było środowisko dość skłócone jednak i właśnie taki główny spór poza wątkami czysto osobistymi, bo tutaj na pewno w tym konflikcie między Berlingiem a Wasilewską takie jak gdyby intymne emocje odgrywały rolę. No, spór był zawsze chyba tego rodzaju, on się jak wokół tego konstruował. Kto jest bardziej wierny
czy takie klasyczne we wszystkich dyktaturach ściganie się do łask tyrana. I do łask tyrana i wierny doktrynier, do rozumieniu prawidłowemu sytuacji. Dlatego Berling był trochę, no tutaj taka jest trochę laurkowo ta sylwetka Berlinga przedstawiona. On też miał swoje różne ciemne strony w życiorysie. Niewątpliwie kandydat na osobny program w tym cyklu. Na pewno. Na pewno jednak Berling był w oczach tych takich i starych komunistów, i takich jak gdyby ludzi sowieckich, jak Wanda Wasilewska, o tyle podejrzany z założenia, no, że to jednak tam przedwojenny oficer Wojska Polskiego, no, jego tutaj jakieś takie, bym powiedział, poglądy, które polegały trochę na tym, że on widział w armii taką siłę organizatorską Nowego Ładu w Polsce powojennej, to one by oznaczały odsunięcie tych takich politycznych komunistów trochę od starorządów. Więc tutaj te różne rzeczy się nakładały. Trochę takiego samousprawiedliwiania się, bo ci później, w późniejszych wypowiedziach ci komuniści starali się twierdzić, że oni zawsze byli zwolennikami Polski, no oczywiście pod protektoratem sowieckim, ale jako osobnego państwa, tylko Wasilewska była taką stalinówką zajadłą, że chciała zrobić z Polski Republikę Sowiecką. No bo ona wyszła przed szereg i no tutaj nie padło... Ale wydaje się, że oni wszyscy zmienili zdanie równolegle ze Stalinem. Zgoda, tylko że Stalin podjął decyzję, zwrócić uwagę na taki symboliczny moment, który w naszej rozmowie się nie pojawił, oczywiście się nie pojawił w tym filmie, któryśmy widzieli. Mianowicie, że ona właśnie w tym okresie 39-41, czyli na okupacji wschodnich terenów Polski przez Związek Sowiecki, kiedy agitowała za tym, żeby ludność poszła do głosowania i w referendum się powiedziała za przyłączeniem tzw. zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy do Związku Sowieckiego, ona przedstawiała się jako bywsza ja Polka. Czyli jestem już jak gdyby, nie jestem już Polką. To była taka publiczna deklaracja, której inni jednak no, jakoś szczęśliwie dla siebie uniknęli. W związku z tym ona się stała jednak pewnym takim symbolem tego renegactwa, które poszło straszliwie daleko. Chociaż zgoda, że po cichu, czy tam w tych jakichś tam ich wewnętrznych sporach, to motyw Polski jako właśnie tej kolejnej republiki na pewno był tam obecny. No to wrażenie renegactwa chyba na pewno pogłębiało to, co pisała Wanda Wasilewska, bo te liczne książki, które tu widzieliśmy dzisiaj, szczęśliwie kompletnie zapomniane, nikt nie musi się katować ich lekturą. Ja jeszcze w lekturach szkolnych jako dziecko miałem jedną novelkę Wandy Wasilewskiej. Historyka ciekawa jako źródło. Tak, ale to są książki, w których przedstawiana jest ta pańska Polska jako miejsce jakiegoś niewiarygodnego znęcania. Nawet się nad mówiło, robotnikami, chłopami. Jaśnie pańska Polska. To są zupełne androny jakieś takie propagandowe. No, ale straszliwy paszkwil, który no przekracza też granicę takiej wytrzymałości estetycznej. No, takie mrożenie pewnych takich scen, pełnych grozy. Dla każdego, kto w Polsce był, to jednak są to absurdalne po prostu opowieści. Ona tego jak gdyby też na własne oczy nigdy nie mogła tej Polski, bym powiedział, beczy sobie widzieć, bo ona tak jak gdyby się obracała trochę w takim salonowym świecie, w związku z tym tych robotników, chłopów często znała z opowiadań. Maria Dąbrowska jest taka bardzo łagodna w swoich różnych pamiętnikach wobec różnych osób, czasami osób bardzo nie zasługujących na dobrą pamięć. Sama zresztą postać kontrowersyjna, akurat o Wandzie Wasilewskiej pisze z ogromną pasją, że w trudno czystszą formę zdrajcy i renegata, gdy na gruzach ojczyzny panoszyła się w pięknej willi, miliony Polaków gnane były na Sybir, zdradziła i Polskę, i lud. No, bardzo długi to jest akapit na etem. Ja się zastanawiam... Zapowiadała, że nie poda nigdy Wandzie Wasilewskiej ręki, gdyby ją spotkała kiedyś gdzieś tam. Tak się zastanawiam, czy nie jest to tak, że nie mamy wątpliwości. Wasilewska zasługuje na najgorszą ocenę jako osoba, ale czy nie jest to tak, że wiele osób zasługuje na równie złą ocenę, tylko że one zostały potem w PRL-u, podlegały rozmaitym zmianom, mniej lub bardziej koniunkturalnym. Nawet niektórzy sięgali potem po miano, jeśli nie opozycjonistów, to rewizjonistów w jakiś tam sposób zbuntowanych. Natomiast Wasilewska pozostała w Związku Sowieckim. Można było z niej zrobić czarnego luda i przypisać właśnie wszystkie najgorsze cechy, że to ona, straszna Wasilewska, tymczasem my komuniści, którzy zastaliśmy w PRL-u, no aż tacy źli nie byliśmy. No ale to dopiero chyba w ostatnich latach taka bym powiedział, wersja
tej historii może być sprzedawana. No bo wcześniej no, Wanda Wasilewska cały czas w propagandzie była taką postacią świetlaną, bo nie można było tego wątku, o którym pan mówi, jakoś poruszyć, ale na pewno coś w tym jest. Znaczy, że ona jakby pokazywała tak mimochodem, że mogło być gorzej, prawda? Gdyby tacy ludzie jak Wanda Wasilewska tutaj rządzili, no to mogło być gorzej. No bo my jednak tutaj jest... krajowcy zwłaszcza, no to mamy wyczucie no, takie to, lepsze, no, i tak dalej, i tak dalej. Mamy, no niewątpliwy tak. Łajdak i konformista, ale jakoś tym, że tak... W obronie Wandy Wasilewskiej tutaj bym powiedział się... jedną taką rzecz, która dzisiaj może być postrzegana jako wyraz mojego koniunkturalizmu. Znaczy moim zdaniem też dlatego jej się taka jak gdyby kariera po wojnie w Polsce nie kroiła klarownie, no bo, dlatego, że ona była kobietą i ona też jakby trochę wyczuła, że ona nie ma szans. Bo ci faceci jak gdyby nie pozwolą takiej babie, która jest nawet zaufaną Stalina, rządzić. Uprzedził mnie pan, panie profesorze, bo to było ostatnie pytanie, które chciałem zadać. Jak to się stało, że tak w pewnym momencie wpływowa osoba, którą Stalin celowo, no można powiedzieć, szczuł, nawet Bieruta czy innych, została no, właściwie w odstawce. Sława wielkiej pisarki napompowanej z nagrodami leninowskimi i wielkimi nakładami. To przecież nie było to, czego się spodziewano. No, Czy to jej własne wycofanie, czy po prostu to była decyzja Stalina, że Wasilewska mu tu nie pasuje? Mi się wydaje, że Stalin oczywiście tam jakoś pogrywał, to znaczy on niby tak popierał ją, ale właśnie też robił pewne jakieś takie gesty zastrzeżeń. Nie chciałby prawdopodobnie mieć w Polsce takiej osobowości dość jednak wyrazistej, takiej, która jak gdyby za bardzo w siebie wierzy, to był jeden aspekt. Wolał mieć bardziej takie, mu się stawiać. Musiała być to postać bardziej uległa na taki Bieru, który był no właśnie zerem, można powiedzieć. Drugi aspekt, no to, że ona jednak podobno na tyle była zakochana w tym swoim kolejnym mężu Korniejczuku, który ją się zdradza, więc jakoś czuła się tutaj upokarzana, a jednocześnie chciała go pilnować, chciała go jak gdyby zachować, w związku z tym z nim została. No i trzeci aspekt to właśnie ten, który jakoś tak żartobliwie przedstawiłem, ale że ona jak gdyby w tej takim sporze z tą taką jak gdyby gromadą tych, zwłaszcza kominternostyk, komunistów, którzy byli z takimi szczwanymi wygami, jeśli chodzi o intrygi, różne tego rzeczy, to ona chyba nie miała szans. Oni by ją jakoś tam wykończyli prędzej czy później, a Stalin by prawdopodobnie w to nie ingerował, bo aż tak bardzo jedna się w niej nie kochał. I już jej chyba nie potrzebował, w tym momencie. Ona już swoją rolę spełniła. Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w programie. Profesor Andrzej Chojnowski był gościem programu Za obce pieniądze, w którym rozmawialiśmy o Wandzie Wasilewskiej. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania TVP Historia i innych naszych programów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.